Na kolejnym naszym spotkaniu, naszym seminarium naukowym. Dzisiaj gość, którego chyba przedstawiać nie trzeba, profesor Rząsa, znany hydrolog z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, czyli nasz wydział. I dzisiaj będzie mówił o śladach dawnych rzek w Krakowie. Temat bardzo interesujący mnie, przynajmniej od ponad 40 lat interesuje, bo pamiętam, jak dostałem na początku podstawówki Atlas Historyczny Polski, tam jest taka mapka na którejś tam stronie właśnie rozwój sieci rzecznych w średniowiecznym Krakowie. To dzisiaj pamiętam, jak jako właśnie młody chłopiec zafascynowany oglądałem, jak ten Kraków wyglądał w średniowieczu, więc bardzo... Jest w Atlasie Historycznym Polski, w kilku wydaniach, tak? Jest taka mapka oczywiście. W każdym razie już oddaję mikrofon profesorowi Rządze, chociaż twierdzi, że nie chce mikrofonu, więc... Ja mam też mikrofon. Zostawię. A Państwa proszę o wpisywanie się na listę obecności. Zostawię może tutaj. Bardzo proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Ten wykład jest nie tyle popularno-naukowy, co bardziej nawet popularyzatorski. Ja się tą tematyką nigdy nie zajmowałem naukowo, nie mam na temat żadnych publikacji. Natomiast od dość długiego czasu interesuję się tą tematyką i zbieram materiały na temat właśnie pozostałości sieci rzecznej w Krakowie. No i przyszedł taki moment, że złączyłem to w jedną prezentację, te posiadane przeze mnie materiały. Jak już mówię o materiałach, to starałem się na wszystkich slajdach opisywać źródła wszystkich ilustracji, wszystkich zdjęć archiwalnych i tak dalej, ale nie zawsze było to możliwe. Często są to jakieś szczątkowe informacje, często te zdjęcia pochodziły z jakichś portali aukcyjnych albo z jakichś forów internetowych. Tam, gdzie się dało, oczywiście prawa autorskie, materialne do tych zdjęć archiwalnych sprzed 100 lat już dawno wygasły, więc tutaj jakby wszystko jest lege artis, ale oczywiście lepiej zawsze podawać i bardziej wypadać autora, ale nie zawsze było to możliwe. Chciałem ten wykład zacząć od pokazania wiadukt, do którego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, co prawda on się teraz ostatnio zmienił dość zasadniczo, ale chciałem zwrócić uwagę na to, że w centrum miasta mamy most rzeczny, chociaż nie mamy go żadnej rzeki. I właśnie przemiany koryta Wisły na strefę Krakowa są takie najbardziej chyba rozpowszechnionym aspektem, czy jakby aspektem szerokiego zainteresowania i w związku z tym od tego tematu też zacznę. Ale żeby do tego przejść, muszę powiedzieć parę słów o warunkach naturalnych. Co prawda jest to dla mnie krępujące mówienie o warunkach naturalnych, a szczególnie o geologii Krakowa w tym ogromie, więc przeskoczę trochę te tematy. Chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że w naturalnych warunkach Wisła wokół Krakowa, może nie w samym Krakowie do końca, ale wokół Krakowa była rzeką meandrującą po płaskim, bagnistym dnie doliny. Tego ślady widzimy wciąż w rzeźbie, pomimo wieluset lat orki, uprawy ziemi, ciągle widzimy ślady meandrów i to nie w osadach, tylko w samej rzeźbie. To jest obszar powyżej Skawiny. Możemy sobie takie środowisko wyobrazić mniej więcej w ten sposób, czyli wysoki poziom wód, również wód gruntowych, bo przecież te wody powierzchniowe nawiązują do wód gruntowych. To jest właśnie taki przykład takiego środowiska. Natomiast jeżeli będę mówić o młynówkach, a będę dość dużo mówić o młynówkach, to trzeba sobie je wyobrażać raczej w ten sposób, czyli płytkie, mało zagłębione w powierzchnię terenu koryta, o dosyć łatwym przepływie, ale bardzo łatwe do przesuwania, dlatego zmiany położenia młynówek, zmiany położenia koryta głównych cieków, to zwykle były już procesy głównie przyrodnicze, na przykład wytwarzanie meandrów, ale musimy również na nie patrzeć jako na procesy ciągłe, to już przesuwanie młynówek było proste i szybkie i często dokonywane dosłownie za pomocą łopaty, kilku desek przesuwano młynówki po obszarze miasta. Dlatego ja trochę to mówię jako polemikę z takim podejściem historycznym, gdzie jest bardzo dużo publikacji na ten temat, bardzo wartościowych publikacji ze środowiska historyków,
ale tam bardzo przywiązują uwagę do tego, że jakby mówią o pewnym momencie czasowym i nie pokazują zupełnie kontekstu pewnych procesów, że pewna sytuacja była wynikiem i etapem procesu. Na przykład rok Mandra, to nie jest tak, że Mandra sobie jest w jednym miejscu i przez parę tysięcy lat jest w jednym miejscu, tylko on oczywiście ewoluuje. No tego może nie będę już, tak jak powiedziałem, komentować szerzej. Oczywiście podstawową kwestią strukturalną w Krakowie jest budowa i tektonika, przede wszystkim podłoża, przede wszystkim obecność wzgórz znakowych. To odróżnia rejon Krakowa od wyższego i niższego odcinka Doliny Wisły, gdzie, jak wiemy, mamy do czynienia z rozległymi kotlinami, kotliną oświęcimską, kotliną sandomierską chociażby. W Krakowie takiej sytuacji nie ma. W Krakowie dolina jest bardzo zawężona i w dodatku poprzegradzana właśnie tymi blokowymi wypiętrzeniami wapieni górnojurajskich. Dodatkową strukturą, która tutaj oprócz tych licznych wzgórz wapiennych, tych zębów, jest istotna, jest też stożek prądnika, ogromny stożek prądnika, stożek napływowy, który został dość mocno tutaj przez Wisłę popodcinany z obu stron. Natomiast ponieważ w centralnej części schowanej za Wawelem, bo pierwsza część jest schowana właśnie za Wawelem, który tworzy tutaj taką ostrogę rozbijającą nóg i uniemożliwiającą rozcinanie przez Wisłę, a po drugie w tej strefie również położone są nieco bardziej zagłębione, ale jednak dość blisko powierzchni zręby napienne, w związku z czym ta część została jakby zabezpieczona przed działaniem Wisły. Tu chciałem właśnie pokazać niezorientowanym słuchaczom przy innych okazjach, jak wygląda taki stożek napływowy i jak może wyglądać takie podcięcie na takim stożku napływowym, to podcięcie na Saharze na stożku napływowym troszeczkę w większej skali niż na Krakowie. Może. No i wracając do tej rzeźby dna doliny na obszarze miasta, mamy tutaj tą ostrogę w postaci Wzgórza Radomskiego, rejonu Starego Miasta, dwie ostrogi blokujące Wisłę na linii Kazimierza, wreszcie wzgórza wapienne na Podgórzu, wzgórze Lasoty na Czerę. I oczywiście tak zablokowana dolina stanowiła pewne wyzwanie dla rzeki, żeby tą blokadę w jakiś sposób przekroczyć. No i oczywiście były te dwa główne korytarze, które Wisła mogła wybrać, czyli między Krakowem a Kazimierzem, no i na południe od Kazimierza. W różnych okresach różnie to wyglądało. Tutaj jest taki zbiorczy przegląd materiałów i rekonstrukcji. To są rekonstrukcje głównie pochodzące właśnie ze środowiska historyków, zebrane przez profesora Łajczaka i panią Zalychtę jako publikacji. Pewna synteza już zrobiona z uwzględnieniem elementów geomorfologicznych również autorstwa tego zespołu, pokazujące, jak właśnie Wisła tutaj próbowała sobie radzić, mówię to trochę w cudzysłowie, próbowała sobie radzić z tą blokadą na osi Krakowa. Muszę powiedzieć, że dla mnie inspiracją do zainteresowania się tym tematem była ta mapa. To jest mapa profesora Witkowskiego, historyka, który wcale nie skartował zębów wapiennych i nie jest to mapa geologiczna, tylko jest to mapa pierwszych osad na obszarze miasta. Ale ta mapa wspaniale pokrywa się z mapą strukturalną tego obszaru. I to jest naprawdę fascynujące, to znaczy pokazanie, jak bardzo podłoże w tym wypadku decydowało o rozwoju i zasiedlaniu tego obszaru. I tereny zasiedlowe na sposób zupełnie spontanicznie były to tereny suche, były to tereny oczywiście blisko wody, bo to była we wczesnym średniowieczu bardzo istotna wartość, chociażby ze względu na obronność, czy transport, czy źródło ryb, szereg korzyści czerpano z wysokości wody. Te wzgórza jednocześnie stanowiły barierę dla Wisły, ale też pewien pomost przez dolinę, czyli taką strefę uprzywilejowaną do przekraczania doliny. Właśnie dolinę chętnie przekraczano nie tam, gdzie była szeroka kotlina sandomierska, tylko w Krakowie, gdzie ten
ta strefa była wyjątkowo wąska, a w dodatku jeszcze obecność tych osad, które się tutaj pojawiały, dodatkowo jakby zachęcała, żeby właśnie tędy pokonywać Dolinę Wisły. Czyli to był taki proces, który się wzajem napędzał, czyli było bardzo korzystnie tutaj mieszkać, jednocześnie było bardzo korzystnie tędy wędrować, to szczególnie szlak handlowy Węgry, Bałtyk tędy prowadził. A oczywiście to, że był ten szlak handlowy, to nakręcało koniunkturę i podwyższało atrakcyjność zamieszkania w tym rejonie, osiedlania się w tym rejonie i jednocześnie wzmacniało znowuż atrakcyjność tego szlaku handlowego. Tak też powstał właśnie Kraków z dwóch pierwszych osad, czyli z Okołu i z tej części Krakowa właściwego wokół rynku głównego. Kazimierz z kolei lokowany był na bazie trzech osad, dwóch stricte geologicznych, czyli podłożu z rębami wapiennymi i wsi Bawu, która jest tutaj wyjątkiem akurat, bo rzeczywiście nie ma podłoża, w podłożu żadnego utwardzonego cokołu, czy wypiętrzonego cokołu. Natomiast została już w akcie lokacji miasta włączona ta wieś do Kazimierza. Po niej pamiątką jest plac Bawu, bardzo ładny, mały placyk w rejonie ulicy Szerokiej. Pamiątką jest ulica Szeroka, której kształt odtwarza w zasadzie wiernie kształt placu wewnątrz wsi. To jest dokładnie zachowany plac wewnątrz wsi. I ulica Świętego Wawrzyńca, nawet sama nazwa ulicy Świętego Wawrzyńca Bawu, to była wieś w parafii Świętego Wawrzyńca. Kościół Świętego Wawrzyńca też się znajdował w rejonie Świętego Wawrzyńca i ulicy Dajów. Tak jak powiedziałem, w Dolinie dominowały bagna, a te wypiętrzone, suche, twardsze miejsca zasiedlone bardzo chętnie przez ludzi były raczej wyjątkiem. Wracając do Wisły. Wisła pokonuje tutaj taki zamek pomiędzy Wzgórzem Świętej Bronisławie a Zakrzówkiem i zaraz za tym zamkiem znajdowało się tak zwane zakole zwierzynieckie. To zakole zwierzynieckie na tej interpretacji Kucara Mitkowskiego jest tak dosyć pociągnięte odważnie. W tej chwili ten przebieg jest raczej krytykowany, aczkolwiek jest to duża kontrowersja i wielka dyskusja, jak to kory to rzeczywiście przebiegało. Prawdopodobnie aż tak szeroko nie przebiegało. Natomiast faktem ustalonym ściśle jest to, że w 1258 roku, czyli rok po lokacji miasta, został wykonany przekop tego koryta, został on odcięty, to nawet został odcięty. No i znowu historycy tutaj uważają, że przez dłuższy czas funkcjonowały oba te koryta, co z punktu widzenia hydrauliki jest niemożliwe. Jeżeli skrócono koryto tak znacząco, czyli zwiększono tutaj możliwość przepływu ze znacząco mniejszym oporem, niewątpliwie koryto dłuższe zostało odcięte od nurtu. Morze było zalane wodą, może było zabagnione, na pewno tak, ale jednocześnie na pewno było odcięte od nurtu, nurt od razu przeszedł na ten, przeniósł się do tego przekopu. I to jest oczywiście już dzisiejszy kształt koryta Wisły na tym odcinku. Bardzo szybko na tym odcinku powstała tak zwana osada Włóczków. Włóczkowie to byli Flisacy. W średniowieczu taka nazwa funkcjonowała. Ślad po tej osadzie mamy w postaci ulicy Włóczków, w tym mniej więcej rejonie jest to przecznica od ulicy Kościuszy. Więc jeszcze raz patrząc na możliwość rekonstrukcji tego koryta, to są takie najbardziej dwa skrajne, dwie skrajne możliwości opisywane w literaturze. Wiadomo, że to koryto przebiegało w bezpośredniej odległości od bramy szewskiej. Wiadomo, że przebiegało w bezpośredniej odległości od tak zwanej furty żydowskiej, czyli z kolei wyjścia w ulicy Świętej Anny, a więc tak naprawdę w rejonie Bagateli. Dzisiejszej Bagateli przebiegało to koryto. No i ciekawostką jest, że ulica Wiśla swoją nazwę bierze od tego, że było to najdogodniejsze dojście do koryta Wisły z rynku. U wylotu ulicy Wiślnej według różnych źródeł znajdował się a to port rzeczny, a to łazienki, takie budki służące do brania kąpieli, takie przebieranie można powiedzieć. W każdym razie był to niewątpliwie ulica, która dochodziła do brzegu tego meandra i oczywiście śladem tego jest jej nazwa.
Z tego wynika, że błonia, jakie znamy dzisiaj, wcale nie są tworem naturalnym, a przynajmniej część z nich nie jest tworem naturalnym, w zależności od tego, jak ten meander przebiegał. Zresztą już w czasach stosunkowo niedawnych również tam doszło do dużych zmian, mianowicie doszło do likwidacji koryta Rudawi, która przebiegała tutaj wzdłuż obecnej linii kanałowej. To jest zdjęcie wejścia do takiego Rudawi. To jest jedna z wielu rekonstrukcji. Tutaj mamy Kraków, jeszcze złożony z dwóch osobno obwałowanych osad. Oczywiście zwraca uwagę duża ilość starorzeczy, również mokradeł i zbiorników wodnych nad Niedoliną. To jest środowisko, którego już absolutnie nie ma, więc po tym nie zostało do czasu dzisiejszego. No i teraz tak, tutaj mamy obwarowanie ze strony tych wzgórz wapiennych na podwórzu. Od strony północnej stożek prądnika domyka dolinę i w efekcie w tym najwęższym, najtrudniejszym dla blisko miejscu były te dwie możliwości, czyli przez dzisiejszą ulicę Hitla albo przez dzisiejszy przebieg Wisły. Tędy w różnych okresach rozwoju rzeźby tego obszaru moim zdaniem Wisła przerzucała nurt. I był to, jak sądzę, wielokrotny proces, ale na przykład w literaturze historycznej jako dogmat jest podawane, że jakby w początku naszej historii przepływ był tylko wzdłuż ulicy Hitla. Akurat tak rzeczywiście wypadło, że w okresie lokacji miasta i nieco wcześniej, w średnim wieczu, ta droga wokół Kazimierza, tak zwana za Kazimierka, nie funkcjonowała. Aczkolwiek mam pewną wątpliwość, czy to był do końca proces naturalny, że on funkcjonował. Co z tej rzeźby przetrwało do dnia dzisiejszego? Bardzo, bardzo niewiele. Oczywiście te wielkie, wykręcone wzgórza to dominują, tak jak dominowały. Natomiast jeśli chodzi o rzeźbę związaną na przykład ze stożkiem prądnika, praktycznie nie ma po tym śladu. Szczególnie od zachodniej strony miasta zupełnie nie ma po tym śladu. Od strony wschodniej jest wyraźnie widoczna krawędź w terenie, która biegnie najpierw wzdłuż plant, została wykorzystana do fortyfikowania miasta, a następnie w rejonie mniej więcej wylotu ulicy Kopernika skręca na wschód i tutaj biegnie równolegle do ulicy Kopernika, do ulicy Kopernika, od miasta Skarpa. Nawet na samych plantach, jak idziemy w stronę dworca, mamy taki wyraźny próg terenowy w wysokości około 3 metrów. Jest na wysokości domu turysty. Pamiętam ze studium, że profesor Rutkowski mówił, że właśnie w rejonie ulicy Kopernika i przy domu turysty jest krawędź tego stożka prądnika podmyta przez Wisłę. Pamiętam, że miałem ogromny problem, żeby sobie wyobrazić, skąd się tam wziął prądnik, skąd się tam wzięła Wisła w tym miejscu. Ale teraz jakoś to już chyba rozumiem bardziej. No więc tak, tu mamy tą dawny przebieg koryta Wisły. Tak naprawdę zakręt Wisły tutaj w to koryto niekoniecznie funkcjonował jako taki zakręt sugerujący sztuczność pewną, czyli taki pod kątem prostym, dlatego że znane było tak zwane jezioro dębnickie, czyli starorzeczy na dębnikach, które mogłoby sugerować, że w pewnym okresie przepływ był w takim kierunku, czyli że jakby dla Wisły naturalnym kierunkiem było wpływanie w ulicę dzisiejszą Witla do koryta. A więc taka mniej więcej sytuacja miała miejsce w okresie, kiedy lokowano Kraków. Przepływ na za Skałką, od linii Skałki praktycznie nie funkcjonował. Bardzo różne są na ten temat relacje, ale najprawdopodobniej nie funkcjonował albo prawie nie funkcjonował. Co więcej, na wysokości Skałki prawdopodobnie funkcjonował jaz, który blokował Wisłę, dlatego do pewnego stopnia jednak ten nurt przez ulicę Wisła był wymuszany. Wymuszany po to, żeby Wisła płynęła bliżej Krakowa i dawała pewne korzyści, na przykład transport czy obronność. Historycy pisali w którymś miejscu, że ten jazd służył do puszczania wody. On oczywiście nie służył do puszczania wody, tylko do blokowania wody, bo gdyby go nie było, to cała woda mogłaby sobie swobodnie płynąć na wprost. Czyli mieliśmy do czynienia mniej więcej z takim układem. W czasie jednej z wielu powodzi, mniej więcej w XVI wieku, doszło do
przelania się Wisły na ten szlak za Kazimierzem. Według mnie zostało po prostu odświeżone Starorzecze na tym odcinku. I pojawiła się tak zwana Nowa Wisła. W Krakowie nazwano ją Nową Wisłą, ponieważ był to z perspektywy mieszkańców nowa sytuacja. Nazywana była też za Kazimierką. Przez kontrast to koryto, które stopniowo zamierało, a zupełnie za mało, jeśli chodzi o lód po Wielkiej Powodzi w 1813 roku, nazywano Starą Wisłą lub Nieciecą. To była też taka nazwa używana lokalnie w Krakowie na rzeki, które już nie wykazywały nurtu. Tutaj znajduje się oczywiście wiadukt kolejowy, od którego zacząłem prezentację. Tutaj znajduje się ulica Starowiśna. Wiele osób w Krakowie uważa, że Starowiśna wzięła się od tego, że jest zasypanym korytem Wisły. Nie, jest to ulica, która prowadziła do Starej Wisły, czyli stąd ulica Starowiśna. Oczywiście ten odcinek za Wisłą, czyli na odcinku Kazimierza, to się zupełnie nie liczy, liczył się ten odcinek od rynku do Wisły. No i tak, na rekonstrukcji z XV wieku widzimy praktycznie cały nurt skręcający przed Skałką, przed Kazimierzem. Natomiast jakieś mokradła i niewielkie cieki, które kanalizowały w ośrodku Wilgi za Kazimierzem, ale już na rekonstrukcji XVIII wieku sytuacja jest odwrotna, czyli dominuje za Kazimierka. Z tym mniej więcej przedziale czasowym dokonało się to przeniesienie nurtu za Kazimierza. Tak jak powiedziałem, w 1813 roku koryto Starej Wisły zostało zamulone i w zasadzie wyłączone z nurtu. Jest wiele rekonstrukcji, które pokazują Kazimierz jako de facto wyspę. Ciekawą pamiątką z tego okresu jest ulica Krakowska, której nazwa oznacza, że była to ulica prowadząca do Krakowa. To nie dlatego, że w Krakowie tak lubimy Kraków, że chcemy mieć ulicę Krakowską, tylko to kiedyś nie był Kraków. Dlatego była ulica Krakowska do Krakowa. No i na znanym pewnie Państwu archiwalnym planie Krakowa z pierwszej połowy XIX wieku widać już bardzo wyraźną dominację za Kazimierki. Tak wyglądała Wisła, właśnie ta Stara Wisła, ten Ciecza, w okresie po wybudowaniu już wiaduktu kolejowego przy Hali Kadłubowej, czyli po 1863 roku, bo taka jest data budowy tego wiaduktu. Czyli widać, że koryto niegdyś duże w tym momencie już było wykorzystywane tylko przez taką strukturę, która się sączyła jakąś pogłębioną centrum koryta. Czyli w momencie, w którym budowano kolej tutaj, to nie był już most nad pełnoprawną rzeką. To był most budowany w zasadzie nad Starorzeczem i to takim zamierającym. To jest kolejne zdjęcie, ładnie widać Wawel w tle. W tej chwili nie możemy już Wawelu zobaczyć, sprawdzałem parę dni temu. Z tej perspektywy Wawelu już nie widać, bo oczywiście próbuje to zabudowa ulicy Wilcza. To jest zdjęcie z momentu budowy wiaduktu kolejowego, a to z kolei zdjęcie z momentu zasypywania koryta Wisły, co chyba nastąpiło w 80. latach XIX wieku. No i ten wiadukt do niedawna wyglądał tak, to jest ten oryginalny wiadukt, który został najpierw poszerzony, później oryginalny wiadukt został, jak Państwo wiecie, wyburzony i odbudowany od nowa już nowoczesnej technologii, która umożliwia ruch pociągów szybkich. Bardzo ładnie jest iluminowany w tym momencie. Pokusiłem się tutaj o taką małą rekonstrukcję. Mniej więcej wydaje mi się, że do tej wysokości w tej chwili sięga poziom ulicy. Tak nawet porównując to ten czysty. To jest ulica Dietla, świeżo utworzona. Tak współczesny. Bardzo kontrowersyjną kwestią jest, czy dochodziło do przelewania się wód powodziowych Wisły pomiędzy Opołem a Krakowem. Tutaj też jest dość szeroki spór wśród historyków na ten temat. Wiadomo, że osada Opół funkcjonowała przez pewien czas jako odrębny twór. I wiadomo, że ma to podłoże też strukturalne, to znaczy jest to strefa, w której nie ma właśnie tego twardzenia w podłożu, nie ma żadnego.
dobrych. Faktem jest, że to słabe podłoże nie sprzyjające zabudowie skutkowało tym, że ta strefa niezabudowana mogła być później wtórnie wykorzystana, kiedy budowano linię tramwajową. Było to jedyne miejsce, gdzie można było linią tramwajową przeciąć śródmieście Krakowa bez jakichś wielkich zniszczeń. Teraz chciałem powiedzieć troszkę o gunówkach związanych z Rudawą. Posłużę się tutaj tym schematem autorstwa pracowników Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, ale to jest schemat, który rekonstruuje sytuację z końca XIX wieku, więc jakby chciałbym do niego dopiero dojść pewnymi krokami. Czyli tutaj mamy centrum Krakowa, mamy to koryto zakole zwierzynieckie Wisły, do tego zakola wchodzi Rudawa. Rozwija się prężnie duże przedmieście Garbary, utrzymujące się z przetwórstwa skór. Te skóry były zakupywane, sprowadzane z wsi wyspecjalizowanych w produkcji skór. Jak się ta wieś nazywała, że Państwo wiecie? Wieś, która produkowała pod Krakowem skóry krowie. Krowodrza. Krowodrza, od oddzielania krów. I na potrzeby częściowo tego przedmieścia, ale też młynu, który w rejonie Kawiorów powstał, zbudowano pierwszą młynówkę Rudawy, młynówkę kawiorską. Jest to udokumentowane historycznie, niewątpliwie inwestycja jeszcze sprzed lokacji Krakowa. Położenie dokładnie tego młyna nie jest znane, ale jest to rejon mniej więcej dzisiejszego stadionu Wisły, miasteczka studenckiego. Ta minówka biegła dzisiejszą ulicą Rejmonta, później ulicą Czystą i wpadała do Krakowa Zwierzynieckiego. Ta minówka od początku nie spełniała pokładanych w niej nadziei. Prowadziła mało wody i ta woda miała małą energię. Tłumaczone to było w ten sposób, że nie dało się jej poszerzyć i zwiększyć ilości wody, ponieważ nie wytrzymałyby tego urządzenia młyna, który tutaj powstał, który ta minówka zasilała. Tymczasem ten problem z tą młynówką trwał przez wiele stuleci i wydaje mi się, że przyczyna tego była zupełnie inna. Mianowicie wydaje mi się, że ta młynówka została po prostu poprowadzona dnem doliny i bardzo nisko od razu schodziła, w związku z tym nie miała odpowiedniej energii. Ta woda już nie miała energii. Dlatego, kiedy budowano młynówkę dominikańską, młynówka ta powstała w okresie rozbicia dzielnicowego na podstawie przywileju Leszka Czarnego. Była to młynówka budowana dla klasztoru dominikanów, który znajdował się tam, gdzie obecnie. Poprowadzono ją zupełnie inaczej. Poprowadzono ją po brzegu doliny, powyżej dna doliny, a następnie po stożku napływowym promnika. Czyli zupełnie inaczej przeprowadzono tą młynówkę i była to duża, świadoma inwestycja inżynierska. Ta młynówka nawet na niektórych odcinkach była przepuszczona po groblach, czyli budowano specjalnie groble, żeby ta młynówka płynęła po tych groblach i żeby nie tracić wysokości. W efekcie ta akurat młynówka właśnie zdała bardzo dobrze egzamin i początkowo, tak jak mówię, służyła do zasilania młynów, które tutaj dominikanie sobie budowali. W międzyczasie nad zakolem zwierzynieckim powstał młyn dębny, zasilany początkowo przez młynówkę kawiorską. Młyn dębny służył do mielenia chory dębowej, czyli garbnika dla garba. Następnie do tego młyna, jego bezpośredniej bliskości, dobudowano młyn kamienny, czyli można się domyślać, że młyn dębny był drewniany. I to wszystko przypadło mniej więcej na okres początku władzy Łokietka, czyli centralizacji władzy i bardzo silnych tendencji do odbierania przywilejów gospodarczych również w Krakowie i takiej centralizacji władzy również przez zarządzanie gospodarką centralne. Między innymi właśnie cofnięty został przywilej dla dominikanów, natomiast woda z tej minówki została skierowana do zasilania fos wokół Krakowa. Co prawda w międzyczasie wokół tego młyna dominikanów powstał już cały zespół przemysłowy. Powstały młyny pilne, czyli tartaki, powstały różnego typu ślusarnie, farbiarnie, forusze, wszystko poruszane siłą wody.
ale zasilanie fos wodą z lądówki królewskiej okazało się, od tego momentu jest już lądówka królewska, już nie dominikańska, lądówką królewską, okazało się na tyle wydajne, że te wszystkie urządzenia tutaj przetrwały. Były w stanie dalej funkcjonować, tylko już były poruszane bezpośrednio z fos. Wszystkie te wody stopniowo były gromadzone w stawie świętego Sebastiana, którego pamiątką jest ulica świętego Sebastiana i dopiero z tego stawu woda była, nadwyżka wody się przelewała do korytarz Wisły, które oczywiście było wtedy tutaj. Czyli funkcjonował szereg młynów. Bardzo szybko okazało się, że korzystne będzie również podłączenie do młynówki królewskiej młynów, które wcześniej były poruszane przez młynówkę kawiarską, która nie była właśnie zbyt wydajna. Jednocześnie wodę z młynówki królewskiej wykorzystano do budowy drewnianego wodociągu, tak zwanego Rurmusa, który zaopatrywał średniowieczny Kraków w wodę. Głównie zaopatrywał punkt czerpany na rynku, czyli woda była przetłaczana z rejonu ulicy Garbarskiej, Łodzowskiej, to jest to miejsce, czyli rejon bezpośrednio otoczenie plant. Była przetłaczana na rynek i na rynku można było sobie tą wodę czerpać, zamiast chodzić po nią do fosy. Ale dla bardziej, dla bogatszych mieszkańców Krakowa była też możliwość na własny koszt podłączenia z domów do tego wodociągu. Czyli funkcjonowało to rzeczywiście jak, chociaż rury były drewniane i całe urządzenie było bardzo prymitywne, to jednak funkcjonowało to, można powiedzieć, jednak jak prawdziwy wodociąg. Nawet była próba doprowadzenia tej wody na Wawel, tylko to wymagało dodatkowego spiętrzania tej wody i chyba to nie zadziałało do końca. Także ten punkt, o którym wspomniałem, u wylotu ulicy Łobzowskiej, stał się bardzo istotnym punktem hydrologicznym. Mianowicie z tego punktu były zasilane właśnie fosy miejskie, Rurmus. Powstał bardzo szybko tutaj też młyn, a nawet młyny, nazywane młynami górnymi. I również publiczne łazienki, z których mogli korzystać mieszkańcy Krakowa. Natomiast młyny wcześniej, które powstały wcześniej, przez kontrast były nazwane młynami dolnymi. Oczywiście jest to już odniesienie do kierunku przepływów w młynówce królewskiej. Młynówka kawiorska na tym etapie już była tylko do poruszania młyna Granowskiego i napełniania stawów, które znajdowały się na obszarze dzisiejszego AGH. Podjęto wiele prób ratowania tej młynówki, na przykład budując tutaj taki skrót przez młynówkę bronowiską i żadna z tych prób nie przyniosła efektu, czyli sądzę, że właśnie położenie tego koryta tej młynówki było po prostu już zbyt niskie. W czasach Kazimierza Wielkiego ostatecznie zlikwidowano zakole zwierzynieckie, zostało ono w większości zasypane. Rudawa, która na tym odcinku też była nazywana Miczeczą, ponieważ większość wody już w tym momencie płynęła młynówkami, musiała jednak znaleźć nowe ujście i to ujście zostało tutaj urządzone w sposób sztuczny. To jest dzisiejsza ulica Retoryka, a to jest odcinek mniej więcej równoległy do ulicy Piłsudskiego, więc myślałem, że to przebiegało ulicą Piłsudskiego, ale jednak nie do tego wrócę później. I oczywiście bardzo szybko do tego podłączono również zrzut wody z młynówki Królewskiej. Ten odcinek wielokrotnie zmieniał swoje położenie, był przesuwany czasem ulicą Garncarską, czasem ulicą Wenecja, czasem wręcz po dzisiejszych, między pośladki dzisiejszych alej biegła ten odcinek młynówki. Być może te koryta funkcjonowały równolegle w pewnych okresach, trudno to do końca powiedzieć. Przy ujściu do Wisły tego całego systemu powstał młyn królewski, który bardzo szybko przestał funkcjonować, prawdopodobnie z powodu zbyt brząskiego podłoża oraz bardzo ciekawa inwestycja, mianowicie królewskie gospodarstwo rybne, które nazywało się stróżą rybną i które nie było tak naprawdę gospodarstwem, które produkowało ryby, tylko służyło do przechowywania ryb przywożonych skrzyniami wleczonymi załódkami. Ryby pakowano na przykład w zatorze, w stawach do skrzyni, które potem holowano za łódkami czy za tratwami i te ryby były przechowywane w takich niewielkich stawach tutaj jako podręczne źródło pożywienia. Zamiast lodówki, zresztą pamiętamy to, że niektórzy pamiętają taką metodę na przechowywanie karpi w banki, prawda? Mniej więcej odpowiednio. Powstał szereg młynów jeszcze na fosach. Pod samym Wawelem powstały co najmniej dwa duże młyny, ale tak naprawdę po pewnym czasie, czyli tu już dochodzimy właśnie do tej rekonstrukcji drugiej połowy XIX wieku, powstały się tylko ośrodki młynów w rejonie tzw. młynów górnych, czyli właśnie wylotu ulicy Łobzowskiej
i tak zwane młyny dolne w rejonie, no dzisiejszej ulicy Dolnych Młynów po prostu, czyli przy Równiczej. Do Garbar, za Garbarami powstało kolejne przedmieście Krupniki, wyspecjalizowane w produkcji wyrobów mącznych, czyli Kasz, stąd ulica Krupnicza, oraz osiedle grupujące garncarzy, również korzystających z wody w Młynówce. No i tak właśnie mamy koniec XIX wieku, początek XX. Obecnie cała budowa jest przekierowana oczywiście do Młynówki Nadbrytańskiej, kolejnej Młynówki na tym obszarze. Dużo, bardzo wcięta w teren, zgodnie oczywiście z całym systemem rzeczy w Krakowie, który podlegał dość intensywnej erozji głębnej, więc już nie jest to Młynówka, którą można łatwo przesunąć po powierzchni terenu, tylko jest to ciek silnie utrwalony w terenie, dodatkowo utrwalony oczywiście również wałami przeciwpowodziowymi. Co się stało z Młynówką Kawiorską? To jest ciekawostka do rozwikłania, której nie zdołałem rozwikłać. Na wielu materiałach jest wymieniana jeszcze w XIX wieku. Słyszałem zdanie, że ulica Chopina to jest pozostałość, taka ukośna ulica tutaj biegnąca, jest pozostałością właśnie Młynówki Kawiorskiej, która w pewnym momencie była dołączona do Młynówki Królewskiej na początku ulicy Łodzowskiej. Co więcej, na ulicy Lenartowicza, przy rogu ulicy Lenartowicza i Alei znajduje się budynek, to jest jakaś poradnia zdrowia dzieci czy coś takiego, z takim ściętym przodem, który nie wykorzystuje całej działki, ale nie wykorzystuje całej działki dlatego, że tej działki nie ma. Działka właśnie została tutaj obcięta i to też ma być podobno pozostałość po przebiegu koryta Młynówki, że tutaj wytyczano działkę, bo tutaj przebiegała Młynówka, w związku z tym tą działkę wytyczono w ten sposób, a potem do kształtu działki dobudowano budynek. Faktycznie, jak sobie tą linię tutaj narysowałem, to ta linia biegnąca w osi ulicy Chopina dokładnie przechodzi tutaj przed tym budynkiem. Także może coś jest na rzeczy, ale nie udało mi się tych informacji potwierdzić. Jest to otwarty, uważam to za otwarty temat. W każdym razie mamy pamiątki w postaci nazw ulic: Garbarska, Dolnych Młynów, Krupnicza, Garncarska i wreszcie Wenecja. Wenecja to ulica, która jest pozostałością ostatniego odcinka Młynówki. I prawdopodobnie nazwa pochodzi od tego, że na tym odcinku z domów wsiadano do łódek bezpośrednio na kanale, na Młynówce, a nie było tam ulicy. Dopiero po likwidacji tej Młynówki, co nastąpiło w XX wieku, mamy tam ulicę. To jest jedna z wykorzystanych przeze mnie rekonstrukcji autorstwa doktora Jacka Leberszeka. Widzimy tutaj tworzący się Kazimierz jeszcze w formie trzech niezależnych osad. Widzimy Jezioro Dębnickie, czyli wspomniane przeze mnie Starorzecze. Ale widzimy też meander, to zakole zwierzynieckie funkcjonujące równolegle z przekopem. Tutaj mamy rekonstrukcję, 18-wieczną rekonstrukcję sytuacji z XIV wieku, pokazującą Kazimierz, bardzo ciekawą. Tutaj sama analiza tej legendy jest niezwykle ciekawa, na przykład rozróżnienie między murem miasta a murem odrzutów. I widać tutaj, że Wisła płynęła oczywiście tym korytem, przed zakręcającym przed skałką. Natomiast to koryto wątpliwe co do charakteru w tym okresie czasu zostało narysowane później ołówkiem, zakolorowane kredką już nie przez autora tej mapy, tylko przez kogoś, kto chciał tą mapę poprawić. Dalej na odcinku za Kazimierzem, tym, co uważam za starą rzeczę, ale wcześniej nie funkcjonujące koryto Wisły, mamy staw zasilany wodą z Wilki, która dalej w osi tego starorzecza wpłynęła sobie do Wisły. Kolejna rekonstrukcja, kształt tych zbiorników wodnych ma w jakiś sposób wskazywać przebieg zakola zwierzynieckiego. Oczywiście mamy tutaj obecny plac na groblach i obecny plac na stawach, te najbliższe zbiorniki. Mamy młyny przy ulicy Dolnych Młynów, młyn dębny, młyn kamienny.
mamy jeszcze Unię Królewski przy ujściu tego przekopu Żaby do Wisły. Ta mlynówka, ta wioska tutaj funkcjonująca jest widoczna posada Podbrzeże, której śladem jest ulica Podbrzeże na Kazimierzu, która z jednej strony, w której z jednej strony mieszkali rybacy i flisacy, a z drugiej strony ta posada również funkcjonowała dzięki portowi rzecznemu, z którego wysyłano sól z Wieliczki. Na niewielką skalę, ale kolejna rekonstrukcja Żudawy, zgodna mniej więcej z tym, co już mówiłem. I wreszcie mapa katastralna, 19-wieczna angielska mapa katastralna. Widzimy tu kilka odnóg młynówki, na tym ostatnim odcinku. Widać też tą młynówkę kawiorską i nadrującą przy błoniach Rudawy. Profesor Łajczak uważał w ogóle, że te meandry Rudawy tutaj były możliwe, dlatego że to się odbywało na dnie tego starorzecza, nie do końca zlikwidowanego. Tu mamy ulicę Kłobzowską. Zacznę może od plant, czyli jak wtedy mówiono plantacji lub miejskich przechadzek. To jest ulica Łobzowska, biegnąca równolegle do koryta Młynówki Królewskiej. Ulica Garbacka i wreszcie ulica Karmelicka, natomiast taki jest przebieg na mapie katastralnej samej Młynówki. Mamy klatki skupi, mamy łazienki, trzy łazienki publiczne, mamy młyn i wablowany. Wszystko to funkcjonowało dzięki Młynówce. I to jest to miejsce, o którym wspominałem, to miejsce, gdzie Młynówka Królewska dopływała do plant i gdzie była rozdzielana na szereg strumieni, czyli tu mniej więcej pływała Młynówka. Tutaj był przepływ do Pozmiejskich i Rumusa. Tutaj znajdowały się na początku łazienki i młyny. I wreszcie tu znajdowało się przedmieście Galbany. Tak wyglądała Młynówka na początku XX wieku, ale jeszcze przed Krakowem. A tak wyglądała w 1914 roku w Krakowie, czyli przy ulicy Łobzowskiej. To miejsce udało się też dokładnie zlokalizować dzięki widocznemu tutaj budynkowi szkoły przy ulicy Szlak. To miejsce wygląda w tej chwili w ten sposób, a od strony Krowoteckiej udało się zrobić zdjęcie tego narożnika budynku. No i znany Państwu pewnie budynek Sokoła przy Piłsudskiego z korytem Rudawy tutaj przepływającej, już Rudawy połączonej z osi ulicy Wolskiej, czyli dzisiejszej Piłsudskiego, Wolskiej prowadzącej na Wolę Wisłowską, most. Widok współczesny. Zdjęcie z powodzi najprawdopodobniej 1899 roku. Bardzo duża ciekawostka, widoczny wiadukt kolei podwodowej, czyli kolei austriackiej, kolei fortecznej tutaj w osi dzisiejszych alei. To jest ten most, również fotografowany w warunkach powodzi. Tutaj pewnie rejon Oleandrów i Błoni. I najbardziej chyba znane zdjęcie z powodzi w tym obszarze, pochodzące z powodzi w 1903 roku. Ta powódź spowodowała, że cały ten obszar został pozbawiony wody. To znaczy wszystkie koryta, zarówno Rudawy, jak i Młynówka zostały zasklepione, czyli zamurowane do kanałów i Młynówka w ogóle zlikwidowana, a Rudawa zasklepiona do kanałów. To jest bardzo ciekawe zdjęcie pokazujące, jak przebiegało koryto Rudawy, tutaj widoczne, od strony wpływające do Krakowa, od strony Błoń. Orientacji pomaga tutaj widokowca Kościuszki. Dom Egipski, wybudowany z końcem XIX wieku, pierwsza okazała kamienica w tym rejonie, która nakręciła koniunkturę, modę na zabudowę tego terenu, który wcześniej był terenem typowo wiejskim i widoczne właśnie koryto ujściowe, w zasadzie przekop Rudawy. To miejsce wygląda współcześnie tak. A to jest zdjęcie, które znalazłem dosłownie dzisiaj rano w internecie, na jakimś portalu aukcyjnym. To jest również
ten dom Ewiński, bo zdjęcie jest wykonane dosłownie już po wybudowaniu tego budynku. Widać tutaj koryto Wodawy i widać most w osi dzisiejszej ulicy Smoleńskiej. Jeszcze jakiś taki obrazek z ulicy Retoryka i ogólny widok ulicy Retoryka. Z kolei plac Kossaka też koryto Wodawy, most w osi ulicy Zwierzynieckiej. Tutaj widoczna Kossakówka. Współczesne zdjęcie tego miejsca i zdjęcie z momentu budowy kanału Wodawy. Tu widać ujście kanału Wodawy na archiwalnym zdjęciu do Wisły. Współcześnie to miejsce wygląda tak. To jest ujście tego kanału. Przepływu nie ma żadnego. A nawet w czasie wysokich stanów, dużej wody w Krakowie, jakichś okresów deszczowych, nie ma praktycznie dopływu, ponieważ Rudawa w tym ujęciu, ten kanał został odcięty od zasilania i w zasadzie służy tylko drenuje w nieznacznym stopniu wody gruntowe w obszarze miasta. No i tutaj zarys młynówki i Rudawy na pokazywanym już przeze mnie wcześniej zdjęciu rycinie. No i ten obecny odcinek ujściowy Rudawy wygląda tak, czyli jest bardzo silnie zagłębiony w powierzchni terenu i w dodatku silnie obwałowany. W 2010 roku wyglądało to tak, czyli cofka powodzi na Wiśle, most zatopiony praktycznie bez prześwitu i ujście do Wisły, które no, tutaj właśnie wtedy przechodziła fala. Na samej Wiśle parę słów. Nie wiem, czy mam jeszcze czas. To jest strasznie długa prezentacja. No, jak zacznę, to już w godzinie się nie zmieszczę. Nie, no czas jest nieograniczony. Okej, okay, Wisła wygląda oczywiście w ten sposób. Jest to rzeka mocno podpiętrzona stopniem wodnym na Dąbiu, a zostało to zrobione dlatego, że w Krakowie doszło do bardzo gwałtownej erozji wgłębnej na Wiśle. Została ona sprowokowana przez działalność człowieka, przede wszystkim przez prostowanie biegu rzeki, ale też przez eksploatację kruszy dna Wisły. I tutaj widzimy rzekę może bardziej naturalną niż obecnie, czyli płynącą z jakimś nurtem po kamienistym lub skalistym wręcz dnie, ale jest to niewątpliwie rzeka zdegradowana, to znaczy rzeka, która znajduje się pod wpływem bardzo silnej antropopresji. Żeby temu przeciwdziałać, wybudowano, korzystając zresztą z planów jeszcze z czasów austriackich, w latach 50. wybudowano stopień wodny nad Dąbiu, dzięki czemu Wisła obecnie nie jest w ogóle rzeką na tym odcinku, tylko właściwie zbiornikiem zaporowym. To znaczy ruchu wody praktycznie nie widać, bardziej widać falowanie od wiatru, stąd różne ciekawe sytuacje, jak się słucha, co mówią turyści, którzy raz widzą, że Wisła płynie do Gdańska, ale w inny dzień widzą, że Wisła płynie na Barawią Górę, bo właśnie falki przebiegają w tą albo w tą stronę, a tak naprawdę bardzo trudno jest zauważyć, w którą stronę odbywa się ruch wody, no chyba że w okresie powodzi. Tak wygląda szerzej to miejsce. Zdjęć archiwalnych. Tu most kolei potecznej, który został następnie zamieniony na pierwszą wersję mostu Dębnickiego, zniszczony przez Niemców podczas wycofywania się z Krakowa. Potem został wybudowany w obecnym kształcie. I tutaj też oczywiście zwraca uwagę zupełnie inny układ rzeki. To jest ta rzeka płynąca wąsko, bardzo silnie wyerodowanym korytem. Słynna willa Rożnowskich, która została wybudowana de facto w obszarze silnie zalewowym, teraz zdjęcie z powodzi i willa Rożnowskich na wyspie w latach 30. została rozebrana, bo uznano, że jednak stwarza zbyt duże zagrożenie powodziowe dla miasta. Most Podgórski, obecnie wykorzystany przez czółki, został doposażony w płatki Bernatka. Przy tym moście znajdował się pierwszy posterunek hydrologiczny z serią obserwacyjną od 1830 roku. Tutaj dostawa węgla do gazowni miejskiej, rejon dzisiejszej ulicy Gazowej. Jeszcze takie zdjęcie i dwa słowa o placu na Groblach. Współczesny widok. Widok archiwalny, co prawda wizja artystyczna, ale dość dobrze widać środowisko przyrodnicze. Widać, jak Wisła była mało wcięta jeszcze wtedy
podłoże i jak niski, bagnisty brzeg tutaj, jaki miał charakter ten brzeg, właśnie niskiego i bagnistego, niski bagnisty. W efekcie starożytu na obecnym placu na groblach, który widać tutaj, możliwe było przepychanie traw spławianych Wisłą i na tym akwenie odbywał się handel drzew. Czyli był to ogólnie rynek hurtowy drzewa, zarówno budowlanego, jak i opołowego dla całego miasta. Widok współczesny, tablice powodziowe przy dawnym browarze królewskim, obecnie jest to budowa partii hotelu Sheraton. Szczególnie tablica z 1813 roku z Wielkiej Powodzi jest bardzo ciekawym zabytkiem, nawet pod względem polszczyzny. Tutaj mamy handel przez cecha drzewa i właśnie tablica została fundowana przez handlarzy, którzy w tym miejscu podbili się handlem. Zdjęcie z Powodzi w 25 roku, na którym widać tą ścianę. Drzewo już pewnie jest nie to samo, ale cała reszta jest oryginalnie. Widać ciągle lustro wody ciągnące się od placu na groblach aż do Wisły. A w tle widać most Legnicki. Jeszcze takie zdjęcie też z ciągłym lustrem wody w kierunku placu na groblach. I zdjęcie bardziej współczesne niewielkiej Powodzi na Wiśle. Tu jeszcze kilka zdjęć powodziowego Krakowa. Tutaj widzimy zalane Błonia z małymi wysepkami. No i na koniec chciałem jeszcze zapytać, czy Prądnik jest równie ciekawą rzeką? Owszem jest, Prądnik jest bardzo ciekawą rzeką, można by w zasadzie przygotować drugą prezentację o Prądniku i o jego młoniówkach. No ale tego nie zrobiłem, bo oczywiście nie ma na to czasu. Powiem tylko, że Prądnik oryginalnie uchodził najprawdopodobniej do zakola Wisły, w tym miejscu, gdzie znajduje się ulica Blich, czyli znowu w rejonie hali targowej obecnej. To miejsce wyglądało kiedyś tak, teraz wygląda mniej więcej tak, chociaż to zdjęcie w 2022 roku nadal wygląda tak samo. Obecnie Prądnik płynie aż na Dąbie i jest to skutek działań prawnych, prawdopodobnie działań wojsk szwedzkich podczas potopu i oblężenia Krakowa. W XVII wieku Prądnik został przekierowany w zupełnie innym kierunku niż kierunek oryginalny. Przypominam, że kierunek oryginalny to tutaj. Celem odcięcia Krakowa i fortyfikacji Krakowa od rezerwowego źródła wody, które Prądnik mógł stanowić. Było to o tyle łatwe, że to wszystko się odbywało oczywiście na powierzchni stożka Prądnika, czyli przekierowanie rzeki na takiej strukturze było relatywnie łatwe. Akurat stopień wodny Dąbie został wybudowany powyżej ujścia Prądnika, więc nie podpiętrza Wisły, nie powoduje cofki na Prądniku. Podobno sadzawki w ogrodzie botanicznym naszego uniwersytetu są zachowanym odcinkiem koryta Prądnika, ale nie wiem, czy to jest prawda. Słyszałem to z kilku źródeł. W każdym razie najprawdopodobniej Prądnik oryginalnie płynął mniej więcej ulicą Olszyny i przez Rondo Rągilskie i na pewno odchodził tutaj do Wisły, więc jakby to prawdopodobnie możliwość. Dziękuję bardzo.